lider listy numer 6 w naszym okręgu, listy SLD UP, profesor Tadeusz Iwiński. Witam panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się radiosłuchaczom. Przypomnę państwu, polski polityk, wykładowca akademicki, poliglota i mógłbym tutaj długo, chyba specjalnie nie muszę pana przedstawiać naszym słuchaczom. Panie profesorze, spotkaliśmy się w tym studiu dokładnie 9 marca, czyli stosunkowo niedawno. Pan wtedy mówił, że pan na pewno nie będzie startował w tych wyborach. To było dzień po Dniu Kobiet. To wszystko na to wskazuje, że jest pan trochę zmienny jak ta kobieta. No, w pewnym sensie każdy jest zmienny, ale ja naprawdę wtedy nie zamierzam kandydować. Trzy względy wpłynęły na to, że zmieniłem zdanie. Po pierwsze, wzgląd osobisty. Moja mama dramatycznie chora i ja nie za bardzo wierzę w cuda, ale jej stan zdrowia się poprawił znacząco. Po wtóre, ja uważałem, i to akurat podtrzymuję, że ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest niesprawiedliwa. Moim zdaniem nawet narusza zasadę równości konstytucyjną, ponieważ sprawia ona, krótko mówiąc, że mieszkaniec Suwałk, czy Białegostoku, czy Olsztyna ma dwukrotnie mniejsze szanse na wybór swojego eurodeputowanego niż mieszkanie np. Krakowa, Kielc czy Warszawy. I to wydawało mi się, że uczestnictwo jakby w wyborach, które naruszają zasadę równości, naruszają również te reguły, według których odbywają się wybory w innych państwach, bo Polska powinna być albo jednym okręgiem, jak 22 państwa, nawet Niemcy 85, albo jeżeli są okręgi, to powinna być przypisana liczba mandatów. I trzeci wzgląd, że wtedy jeszcze wyglądało, że będzie jedna lista lewicy, być może Włodzimierz Cimoszewicz, później mieliśmy naszego kandydata, który odmówił i krótko mówiąc, środowiska lewicowe podejmowały uchwały Rady Wojewódzkie też, żebym to ja stanął na czele listy, bo to jest ta batalia i zmierzam do puenty. Dzisiaj mało kto mówi o Unii, o parlamencie. Ona się przekształciła w pewien plebiscyt popularności partii i to chodzi jakby o poprawę wizerunku różnych partii przed wyborami samorządowymi za rok i wyborami prezydenckimi oraz będą przyspieszone prawdopodobnie na wiosnę 2011 wybory parlamentarne. W tych wyborach jest gdzieś tam w tle, tak? Nie, no ja go traktuję bardzo poważnie. Ja byłem przez 3 miesiące członkiem Parlamentu Europejskiego, bo gdy 54 polskich obserwatorów, w momencie, gdy weszliśmy do Unii, bo była taka instytucja, byli polscy obserwatorzy przez rok. Po referendum udanym, akcesyjnym, była wielka batalia. Przez rok byliśmy do 1 maja. 1 maja, gdy Polska weszła do Unii Europejskiej, sam wtedy w Dublinie, w delegacji, której czteroosobowej, zaledwie delegacji państwowej, jako wówczas minister do spraw międzynarodowych kancelarii premiera uczestniczyłem, gdy polska flaga była po raz pierwszy wciągana na maszt Unii Europejskiej. Wtedy nagle tych 54 obserwatorów stało się, do momentu pierwszych wyborów, pełną gębą europarlamentarzystami. Muszę się pochwalić, ja byłem pierwszym Polakiem, który zabrał głos w Parlamencie Europejskim, jako eurodeputowany. Panie profesorze, no został pan lokomotywą listy SLD UP i wszystko na to wskazuje, że lokomotywą bardzo silną. Bo ja śledziłem takie dwie eurodebaty, które odbyły się w Białymstoku. Pan dwukrotnie zwyciężył w tych debatach. Okazało się, że młodzież panu ufa. No ja uważam, że w ogóle młodzież jest rzeczą najważniejszą, bo to jest nasza przyszłość. Po drugie, ja jestem profesorem uniwersytetu i mam doświadczenie w kontaktach z młodzieżą, a poza tym młodzież zrozumiała, że Unia to jest naprawdę dla nich wielka szansa. I zresztą wie pan, ale efektem tego jest to, że lider listy PO, pan Krzysztof Lisek, unika jak diabeł święconej wody, diabeł spotkań ze mną, prawda, czy debat ze mną. Również Jacek Kurski, który akurat wczoraj był w Olsztynie, choć się spóźnił, ale nie było go na przykład w ogóle na debacie na Uniwersytecie Białostockim, a na wielkiej debacie w liceum drugim ELO w Białymstoku, gdzie było 300 osób, spóźnił się godzinę i 20 minut. Ja już nie mogłem czekać, prawda, była to debata, ja rozmawiałem z młodzieżą beze mnie, więc ja podchodzę do tego ostrożnie, ale widać, że kandydaci, przepraszam, przeczytałem dzisiaj w Kurierze Suwalskim i w Tygodniku, chyba również Suwalskim, że był to pan Arbukowicz, wiceprezydent Białegostoku. No i opadał derdy mały, jak przeczytałem, prawda, że tylko poparcie Platformy Obywatelskiej zapewni, że będzie możliwa
pomoc Unii Europejskiej dla tego okręgu, ponieważ nie wiadomo, czy Europejska Partia Ludowa, w której jest PO i PSL, będzie najsilniejszą frakcją. Tam są dwie frakcje główne, socjaliści i chadecy, ale za chwilę z chadeków wyjdą konserwatyści po wyborach, więc nie można mówić, że tylko ci, albo jest siedem frakcji, naprawdę liczą się te dwie, bo one mają dwie trzecie. Więc to są argumenty poniżej pasa i one świadczą, przykro mi to powiedzieć, powiem wprost, o niekompetencji pana Arłukowicza. Takie debaty, konferencje prasowe, a czy spotyka się pan także ze zwykłymi ludźmi na ulicy, bo słyszałem, że w Suwałkach przejdzie się pan. Tak, tak, będę chciał. No, na przykład ja to robię, chociaż ten okręg, który przecież ma 45 tysięcy kilometrów kwadratowych, jest największy z 13. Nie ma tutaj dużych aglomeracji, ale tak, ale ja uczestniczę. No na przykład będę w niedzielę na festynie z okazji Dni Bielska Podlaskiego. To wielkie uroczystości. Byłem i też miałem okazję do rozmów na otwarciu i na zakończeniu festiwalu pieśni cerkiewnej w Hajnówce. Mm-hmm. Żeby akurat, mówię akurat tylko o tym województwie podlaskim. To są bardzo często istotne rozmowy, bo ja wydaje mi się, że potrafię również słuchać i być może słuchanie jest ważniejsze od mówienia. Idźcie w Suwałk, też będę chciał. No dobrze, no jest pan prawie wszędzie, bo i w Olsztynie, i w Białymstoku, i w Bielsku Podlaskim słyszałem, że i w Sejnach, i w Puńsku pan o co pytają pana zwykli ludzie przed tymi wyborami? Pytają, wie pan, pytają tak naprawdę o co chodzi w tych wyborach, czy one mają sens, bo wie pan, ja spotykam się również z takimi reakcjami. Wybory? Jakie wybory? Wybory to były 2 lata i będą za 2 lata, prawda? O co chodzi, jaki ma sens, ponieważ grozi nam najniższa frekwencja. 5 lat temu była frekwencja jakby druga od tyłu, tylko Słowacja miała niższą. U nas głosowało 20,9% wyborców, czyli tylko co piąty Polak głosował. A jeżeli tak będzie, że znów będzie tego typu niska frekwencja, to osłabia, bez względu na to, kto będzie wybrany do parlamentu, to osłabia legitymizację jakby tych eurodeputowanych. Również pytają, co my z tego będziemy mieli, prawda? No i jest też takie wrażenie, ja dlatego uważam, że ta ordynacja właśnie dyskryminująca również wschód, jest takie wrażenie, że niedostatecznie środki unijne idą na tę najsłabszą część rozwiniętą Polski, czyli na te 4 województwa plus świętokrzyskie, ale ja do tego osobiście dodaję, takie jest zresztą moje hasło, które używam w swoich materiałach, że więcej Unii w Podlaskiem, czy więcej Unii na Warmii. Co to znaczy więcej Unii? To nie tylko pieniądze, bo Unia nie jest kasą zapomogowo-pożyczkową, jak przypominacie tak, państwo, taką babcię jeszcze ze słynnego dialogu Laskowika ze Smoleniem, ale chodzi też o to, żeby tu były standardy. Standardy na przykład stosowane, nie są w Polsce stosowane wobec kobiet, wobec różnych mniejszości, żeby działał wymiar sprawiedliwości i tak dalej. Czyli my musimy mieć standardy unijne. Więcej Unii to znaczy również te standardy europejskie, unijne. Chodzi też o biurokrację na przykład? Chodzi też o biurokrację, ale nie w sensie, że jest za dużo urzędników. W Unii jest 34 tysiące urzędników, bo na przykład państwa skandynawskie, jeżeli chodzi o administrację, mają urzędników w stosunku do liczby ludzi więcej niż w Polsce. I na przykład w Danii czy w Szwecji, jeżeli mieszka są parę emerytów, to urzędnik z gminy chodzi raz na tydzień, pyta się, co trzeba. Tylko chodzi o usunięcie barier biurokratycznych i o demokrację, o możliwość wpływu, kontaktu obywatela na działalność struktur władz w szerokim sensie. Panie profesorze, czy my, mieszkańcy Warmii, Mazur, Suwalszczyzny, ziemi łomżyńskiej, Podlasia, nie stoimy przed tymi wyborami jakby na straconej pozycji? No bo słyszę, że jeżeli będziemy mieli w naszym regionie niską frekwencję, to uzyskamy tylko jeden mandat do tego parlamentu. No więc tylko dlatego, jeden. No więc dlatego absurd właśnie tej ordynacji polega na tym i dlatego ja byłem przeciwko niej. Mówiłem, myśmy zaproponowali, żeby Polska była jednym okręgiem. SLD zaproponowało jeszcze 2 miesiące temu. Ja występowałem. Ja złożyłem 3 tygodnie temu oświadczenie poselskie, wzywające marszałka i apelujące do Trybunału Konstytucyjnego. Z demografii wynika, że powinniśmy mieć 4. No może, bo to jest tak 3,5, bo 5 lat temu wynikało na 100%, że 4 mieliśmy 2. Nomen omen, ta 2 eurodeputowanych, nie chcę dzisiaj być w ogóle krytycznym, więc nie będę wymieniał ich nazwisk. Niewiele zrobiła, w ogóle nikt ich nie znał. Kto znał na przykład, no może jedno wymienię, bo on już nie kandyduje. Kto znał pana Rogalskiego, który 5 lat z Ligi Polskich Rodzin? Gdzie on był? Co on zrobił? Jakby, czy on się spotykał? Ja na przykład uważam, że, przepraszam, że to nazwę brutalnie, psim obowiązkiem eurodeputowanego, bo on ma na to środki, jest utworzenie biura w każdym powiecie. Ja na przykład jestem posłem na Sejm tyle lat, u siebie w Olsztyńskim, warmińsko-mazurskim. Ja mam w każdym z 12 powiatów na przykład biuro. Chodzi o to, że
Parlament daje na to środki. Tam trzeba zatrudnić tam oraz w Brukseli czy w Strasburgu młodych, zdolnych ludzi na miejscu. Pomagać, żeby tu przyjeżdżali czołowi politycy i inwestorzy też. To wtedy ludzie to zrozumieją. Czyli jeżeli będzie właśnie na przykład jeden eurodeputowany czy dwóch, no to to jest żenujące i to właśnie osłabia szansę na rozwój tej części, tej tak zwanej Polski B, bo z przyczyn historycznych, niezależnych od mieszkańców, ta część jest gorzej rozwinięta Polski. I tak jak trzeba w ogóle zmniejszać ten dystans w stosunku do państw wyżej rozwiniętych, to jeszcze, czy równolegle, trzeba zmniejszać dystans Polski B w stosunku do Polski A. Radio 1.